sobotę, 22 lutego w Krakowie odbędzie się Bal Dyplomacji Wschodniej, a razem ze mną organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Dawid Łasut, także podróżnik i społecznik. Dzień dobry, Dawidzie. Witam serdecznie i zapraszam na bal, już niebawem do Krakowa. No właśnie, Bal Dyplomacji Wschodniej odbędzie się już po raz 9 i odbywa się on pod hasłem "I ty możesz być dyplomatą". Do kogo konkretnie kierowane są te słowa? Jakie masz skojarzenie pierwsze, kiedy słyszysz dyplomacja? No, jest tak to pytanie dbanie, na pytanie, ale to jest rozumiem. Oczywiste. Dbanie o poprawne, powiedzmy, stosunki polityczne między konkretnymi krajami. Tak, a ja mam takie przesłanie, że i ty możesz zostać dyplomatą, dlatego że dyplomatą w swoim życiu może być każdy z nas, absolutnie każdy z nas. I nie trzeba być politykiem, nie trzeba dużo politykować. Właśnie ta polityka nas bardzo dzieli, a nie łączy. Ja mam takie bardzo zdrowe podejście do wschodu. Do 1989 roku byliśmy pod kopytem, jarzmem, tłamszeni tym wschodem, tymi Sowietami i bardzo dobrze, że się uwolniliśmy. Proszę Państwa, ja znam biegle język angielski, podróżuję po krajach Europy Zachodniej, Europy Południowej i naprawdę jest mi to na rękę. Natomiast tej dyplomacji brakuje, dlatego że jesteśmy jak taki nastolatek, który przerwał te powiązania i bardzo dobrze wyrwał się z tego gniazda rodzinnego i zaczął swoje własne, no o ile w XXI wieku można geopolitycznie być niezależnym, można by o tym dyskutować, ale powiedzmy niezależne od Rosji i Związku Radzieckiego życie. Natomiast jak to z tymi nastolatkami bywa, z jednej strony jest to pozytywne, ale z drugiej strony mamy taką, tak nazywając to kolokwialnie, przeginkę w drugą stronę. To znaczy zupełnie chcemy udowodnić, że nic nas z tym wschodem nie wiąże, a to nie jest tak. Mamy wspólne przyświewki, wiele osób ze starszego pokolenia zna język rosyjski. Język rosyjski jest używany w wielu państwach. Niedawno byłem miesiąc na Cyprze i prowadziłem na prośbę Polonii finał WOŚP. Na Cyprze, podobnie jak w Bułgarii, podobnie jak w Turcji, jak w wielu innych państwach, można porozumiewać się w języku rosyjskim. Rosja to chłonny rynek zbytu. Rosja jest najważniejszym ze wschodnich sąsiadów, ale przecież Rosja to nie tylko Rosja, to cały blok państw postsowieckich, więc jakby utrzymując neutralne i poprawne, na ile to możliwe, bo Rosjanie często nam też przeszkadzają przecież w tych stosunkach dyplomatycznych. Oczywiście, że tak. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie zapominać o Katyniu, żeby nie zapominać o trudnej historii, żeby ich nie wybielać, żeby nie mówić, że tam jest idealnie, bo nigdzie nie ma idealnie. Natomiast Rosja jest jednym ze światowych hegemonów, jednym ze światowych agresorów, nie jedynym. Ameryka, Chiny, inne państwa duże prowadzą swoje interesy geopolityczne i nasz mainstream tak bardzo ich nie krytykuje, tak bardzo ich nie prześmiewa. I o tym jest ten bal. Tylko że to nie jest ujęcie sensu stricte polityczne. To jest bardziej płaszczyzna porozumienia społecznego, charytatywnego, kulturowego, językowego. Na sali są Ukraińcy, Rosjanie, Polacy i nikt się nie bije. Wszyscy się porozumiewają. Czy takie porównanie, może właśnie też dosyć proste, ale chyba oddające ideę tego balu będzie dobre, że na przykład dzieci zawsze się dogadają bez względu na Oczywiście, nie tylko dzieci, konflikty. Tak naprawdę dorośli też się świetnie dogadują, tak? Tylko chodzi o to, żeby być zdrowym, na ile to możliwe, apolitycznym i być obiektywnym w tym wszystkim, tak? Ponieważ mamy syndrom tego nastolatka, który uciekł i który się buntuje. Nie chcę, żebyśmy się buntowali, chcę, żebyśmy sprzedawali Rosjanom jabłka. Chcę, żeby rosyjscy turyści zostawiali tutaj pieniądze. Chcę, żeby nasz największy, jeden z najpotężniejszych sąsiadów, który ma bardzo dobrą armię, zostawił nas w spokoju. A skąd temu służy dyplomacja? Twoje zamiłowanie właśnie do tej wschodniej części? Ja nie mam żadnego zamiłowania, jestem najmniej rosyjskim z Polaków. Ja uwielbiam południe, mam południowy temperament. Za 2 tygodnie lecę na Maderę, niedawno wróciłem z Cypru. Ja absolutnie nie jestem jakimś fiksantem, który mówi Russia, Russia, Russia. Nie o to chodzi, ale właśnie będąc człowiekiem otwartym i człowiekiem, który patrzy z dystansem na pewne tematy, ja mówię why not Russia, rozumiesz? Nie Russia, 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 ale why not Russia? Tak, Russia również. A razem ze mną, przypominam, Dawid Łasut. Rozmawiamy o Balu Dyplomacji Wschodniej, którego Dawid jest organizatorem. Dawid, tło organizacji całego i przesłanie tego balu nakreśliłeś już podczas naszej wcześniejszej rozmowy, natomiast teraz chciałabym troszeczkę porozmawiać o szczegółach, bo każdy ten bal jest jednak wyjątkowy i coś go wyróżnia, a to już 9. edycja. Tak, w tym roku nie stawiam na celebrytów. Celebryci robią fajne wow medialne, ale celebryci często są bez przesłania. Poznałem mnóstwo
osób publicznych, bardziej publicznych o wiele niż ja i powiem ci, że jeżeli tak ma wyglądać moje życie, jak będę publiczny, to wolę być średnio publiczny. Mhm. Za to z przesłaniem. I w tym roku będą takie osoby, takie hej, takie z przytupem, takie z przesłaniem, które porwą mi publiczność, które będą tam nie po to, żeby stać na ściance i być takim sztucznym, tylko po to, żeby porwać mi tłum. A na tym mi zależy, na dobrej zabawie, dlatego, że to 9. edycja, za rok 10., za rok będą ogólnopolskie stacje, będzie walka przez cały rok, wiesz, o to, żeby ta idea weszła do mainstreamu, bo to nie jest jakiś bal, proszę Państwa, to jest tak naprawdę bal dla naszych dzieci, dla wnuków, ponieważ wnosi empatię, szacunek i zrozumienia. To są wartości nadrzędne, wartości bliskie tak naprawdę każdemu z nas, z którymi trudno dyskutować, a o których tak naprawdę w pogoni za chlebem po pracy tak często zapominamy w naszym życiu, będąc sfokusowanym na sobie. Wracając do Twojego pytania o gwiazdy, nie gwiazdy, o artystów, po pierwsze Paweł Samokin, który przyjedzie z Łodzi, razem z jego muzykalną rodziną, będzie trąbka, będzie klarnet, będzie coś tam, będą śpiewy rosyjsko-polsko-ukraińskie, będzie super. Natalia Opyrchał, młoda małopolska wokalistka, która zaśpiewa swoje przeboje, plus covery znane. Anastazja Lozan, która bierze udział w różnych ogólnoukraińskich przeglądach muzycznych, przyjeżdża specjalnie z Ukrainy. DJ Bożak, który porwie do tańca. Ogromny tort, licytacja charytatywna, portugalskie wino, francuskie sery i wielki, wielki stół słowiańskich przysmaków. Dawid, no ale jest to bal, więc też tańce. Będziecie tańczyć. Oczywiście, kozaka, no, cały czas poloneza. Będziemy tańczyć styl dowolny freelance, czyli shake your pupka. Tak jak potrafisz, tak jak masz ochotę, tak będziesz tańczyć. Chodzi o to, żeby nie było z zadęciem, żeby ludzie się fajnie bawili. Żeby przede wszystkim, nawet zabawa jest ważna, ale nie najważniejsza dla mnie. Jestem trochę idealistą, jestem, wiesz, osoby idealistyczne są trochę chore na głowę i pewnie się nie doleczę nigdy, więc najważniejsze jest przesłanie. A na drugim miejscu jest zabawa, ale zabawa też mnie bardzo interesuje. W tym roku będzie kameralnie, no kameralnie jak na moje warunki, około 100-110 osób. Za rok tych osób będzie więcej i tak się bardzo cieszę, że będę otoczony przez ludzi z całej Polski, ale którzy rozumieją tą ideę i po prostu chcą przyjść. To już 9. edycja. Czego nauczyłeś się przez te 9 lat? Czy stałeś się osobą bardziej otwartą na wschód? Bo też do takich osób właśnie ten bal jest. Wiesz, to stałem się osobą dużo mniej otwartą na wschód. Dużo dojrzalszą, dużo doroślejszą. Ewoluuję ja, jak patrzę na moje pierwsze zdjęcia billboardowe, na tego chłopca sprzed 9 lat, jak patrzę na moje nieco infantylne wypowiedzi, które brzmiały tak: Rosja to balet, matrioszka, muzyka, kompozytorzy. Super. Mają wspaniałą kulturę, ale można to spłycić do jednego zdania, ponieważ nie jest to najważniejsza idea tego balu, a każdy zainteresowany kulturą sam sobie to znajdzie, prawda? Chodzi bardziej o to przesłanie ludzkie, które jest bliskie każdemu z nas. Zacząłem od infantylnego balu sympatyków języka rosyjskiego, a kończę na dyplomacji wschodniej. Ale dalej nie na politykowaniu i w tę stronę nie chcę pójść. Za każdym razem taką niespodzianką podczas balu jest tort. Widziałam, że kilka lat temu była to matrioszka. A wiesz, że matrioszka nie jest rosyjskim wynalazkiem? No, to tego nie wiedziałam. Tak, to pochodzi raczej z Azji, tak, to jest zapożyczenie. Była 160-kilogramowa matrioszka, w której była jeszcze mała matrioszka. Ona wyjeżdżała jedna z drugiej, tak? To było niesamowite. Dużo było, wspaniałe serce walentynkowe, było no, mnóstwo. Chcę, żeby to było takie przesłanie ogólne, tak? Związane właśnie z elementem kultury. Była flaga polsko-ukraińsko-rosyjska raz był ten layout, czyli motyw balowy, czyli ja z moją piękną małżonką, która nie jest Polką, nie jest Ukrainką, nie z Rosjanką, bo na wschodzie wszystko jest rozmyte, o czym nie wszyscy wiedzą. Jest podział językowy, jest podział etniczny. Ukraina na przykład jest bardzo niejednorodna, doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. I właśnie ona jest takim fajnym gołębiem pokoju, dlatego że ona nie ma żadnego radykalnego zdania, dlatego tak dobrze się dogadujemy. Dawidzie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Mogę zaapelować i zaprosić w jednym zdaniu? Oczywiście. Fanpage na Facebooku Dawid Łasut. 22 lutego Hotel City SM Leśne Spa w Krakowie. 9. charytatywny bal dyplomacji wschodniej. Ja nie tylko przyszedłem sobie tutaj pogadać. To zaproszenie jest adresowane do każdego z Was. Piszcie, a znajdzie się kilka miejscówek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie przyjechać. Skoro ja mogłem dzisiaj przyjechać na wywiad, to Wy możecie przyjechać do Krakowa. I przypominam, ten bal pod hasłem empatii, zrozumienia i szacunku. Moim gościem był Dawid Łasut, organizator balu dyplomacji wschodniej. Dziękuję, Dawidzie. Ślicznie dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.